Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy, książka Małgorzaty Strzałkowskiej, jest taką pozycją, która odkrywa przed nami różne tajemnice w tym hymnie. Aż sama czytając ją zdziwiłam się, że właściwie nigdy nie zapytałam, jaki zapłakany ojciec do jakiej Basi mówi: słuchaj, ponoć nasi biją w tarabany. I pytanie, czy w ogóle zapłakany, bo skoro wiemy, że Wybicki pisał Boży zamiast Bożej, raczy zamiast raczej, to może miał zamiar napisać Basi zapłakanej, że mówi ojciec do swej Basi zapłakanej, a nie, że ojciec jest zapłakany. Mazurek Dąbrowskiego to jest nie tylko nasz hymn narodowy. To jest fantastyczna pieśń, na podstawie której można uczyć historii. A nawet można poznawać historię, kiedy się już jest dorosłym człowiekiem i gdzieś tam nie odebrało się odpowiednich nauk jeszcze w szkole. Dlatego, że Mazurek analizowanie na przykład rękopisu Józefa Wybickiego z 1797 roku, który też w naszej książce drukujemy, wygląda jak brudnopis, prawda? Więc od razu pierwsze pytanie małego człowieka, dziecka, ale dlaczego to jest takie brzydkie, tak brzydko napisane? Bo Józef Wybicki nie pisał przecież pieśni Legionów we Włoszech jako hymnu, tak? Nie miał pojęcia, że ta pieśń w 1927 roku zostanie uznana jako hymn państwowy. Po prostu, będąc w miasteczku włoskim Reggio Emilia, gdzie również przebywał Jan Henryk Dąbrowski, jego bardzo bliski, prywatnie bliski przyjaciel, postanowił na wieczór przygotować coś specjalnego. Napisał sześciozwrotkową pieśń. Sam później wieczorem w Café dei Luterani śpiewał zwrotki, a oficerowie powtarzali refren. I w tym rękopisie na końcu jest takie słówko salus. A więc toast, na zdrowie. To miała być po prostu radosna pieśń na cześć swojego przyjaciela. Oczywiście ona bardzo spodobała się legionistom. To jest ta prosta, ale piękna, bardzo piękna melodia mazurka ludowego. Pieśń zdobyła wielką popularność, potem przybyła właśnie na ziemię polskie. I tutaj o dziwo, bardzo szybko z tych sześciu zwrotek, które są w rękopisie, już w 1806 roku w takiej publikacji, która nazywała się cudnie Kalendarzyk kieszonkowy patriotyczny na rok 1807, tak? W Warszawie, w Księstwie Warszawskim, już pojawiały się cztery zwrotki. To też jest ciekawostka, bo wiele osób, czytając te dwie zwrotki, które zostały usunięte, myśli: no tak, one tak brzmiały, że nic dziwnego, na pewno je po 1945 roku za komuny wyrzucili. No właśnie, bo jedna jest o Kościuszce, a druga o tym, że Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza, prawda? Nie, ta zwrotka już została pominięta w 1806 roku. Zresztą wtedy nawet pieśń nie została nazwana ani pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, oryginalnie, ani jeszcze Mazurkiem Dąbrowskiego, tylko piosenką patriotyczną. Po prostu lekką piosenką patriotyczną. I potem jeszcze te cztery zwrotki były przetłumaczone. To jest też rzecz, o której my Polacy nie wiemy, bo o tym się po prostu nie mówi. Na mnóstwo języków. Na 15 języków, w tym francuski, niemiecki, angielski, tak? Nie tylko na języki słowiańskie. Ja bym jeszcze dodał, że jako piosenka ten Mazurek Dąbrowskiego trafił w Europie na różne miejsca takie nobilitowane, do dworów magnackich, i był śpiewany jako popularną piosenką śpiewano wtedy właśnie. Wtedy dlatego istniała potrzeba przetłumaczenia tego na tych 12 języków, prawda? I ta piosenka, która właśnie jest nagrana jako piosenka na tej płycie, jako pierwszy numer, i ona nie ma charakteru zupełnie Mazurka Dąbrowskiego. Tak, ona się różni. Różni się. Ona jest nagrana w klimacie, powiedzmy, muzyki, jaka wtedy istniała w Europie. I w takiej wersji ona po Europie krążyła. Później, kiedy Legiony rozkochały się w tym tekście i w tej melodii, stała się już rodzajem marsza mazurkowego, prawda? Tu jeszcze bym dodał taką informację, że właściwie nie wiemy, do jakiej melodii Wybicki napisał te słowa swoje, prawda? Są trzy wersje przypuszczeń. Być może, że do Mazurka. W tym czasie mógł być jakiś Mazurek popularny, prawda? Więc zamiast
oryginalnych słów napisał swoje. Jeżeli nie do tego Mazurka, to istniała w tym czasie taka popularna pieśń śpiewana, taki kurdesz myśliwski, pochwała wesołości. Być może, że do tej pieśni napisał. Ale jeszcze jest trzecie przypuszczenie, czy nie skorzystał z któregoś z polonezów Michała Kleofasa Ogińskiego. I trochę przerobił. I przerobił oczywiście, bo polonez ma też rytm 3/4, prawda? Więc w związku z tym nadał mu charakter bardziej skoczny, stał się Mazurkiem. Powiedzmy coś jeszcze o Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Po pierwsze, dlaczego w Będominie? Bo to nie jest ostatni majątek Józefa Wybickiego. Tam Józef Wybicki nie zmarł, prawda? To był dom jego dzieciństwa. To znaczy, to było miejsce urodzenia Józefa Wybickiego właśnie w Będominie, dokładnie 29 września 1747 roku przyszedł na świat Józef Wybicki. Ojciec jego, Piotr Wybicki, kupił ten majątek będomiński 6 lat wcześniej, czyli w 1741 roku. I w Będominie się urodził Józef Wybicki i młodszy brat Johan. I dlatego właśnie w miejscu urodzenia Wybickiego mieści się dzisiaj Muzeum Hymnu Narodowego. I tam rośnie jeszcze przed dworem dom, który pamiętają. Przed dworem rośnie dwa drzewa pamiętają Wybickiego. Do okien alkowy, w której Wybicki się urodził, zagląda lipa, która ma ponad 300 lat, a przed frontem dworku rośnie dąb Wybickiego, nazywamy go, który ponad 300 ma lat i w roku 2013 został wybrany w Polsce najpiękniejszym drzewem roku, uzyskał tytuł Drzewa Roku, a w europejskim konkursie na Drzewo Europy zajął trzecie miejsce. Także z tego jesteśmy też bardzo dumni. Nie ma pan poczucia, że Polacy nie do końca doceniają ten swój hymn? Ale jest coraz lepiej. Coraz lepiej, coraz więcej młodzieży śpiewa poprawnie już słowo kiedy my żyjemy zamiast póki i coraz więcej młodzieży tutaj od nas wychodzi naładowanych wiadomościami i generalnie widzę, że jest różnica na przestrzeni na przykład 15-10 lat wstecz, jest różnica na plus. Bardzo dziękuję. Mówił Henryk Babrzyk, kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Państwo, jak rozumiem, wydali dziękuję tę książkę. Bardzo. Dziękuję pięknie. Państwo, jak rozumiem, wydali tę książkę też po to, żeby trochę nam ten hymn przywrócić. Myślę, że to jest bardzo przykre, że my, świętując 25-lecie 4 czerwca, tak naprawdę nie, jako Polacy bardzo niewiele wiemy o swoim hymnie narodowym. Na ogół Polacy znają tylko pierwszą zwrotkę, a i tak śpiewają ją nagminnie, powtarzając błąd póki zamiast kiedy my żyjemy. A przecież póki to jest po pierwsze rusycyzm, po drugie póki i kiedy. Tu jest bardzo duża różnica znaczeniowa, bo póki zakłada kres czegoś, a kiedy trwanie. Józef Wybicki napisał pierwotnie w Pieśni Legionów Polskich, jeszcze Polska nie umarła. Kiedy my żyjemy. Później to zostało zmienione na jeszcze Polska nie zginęła, ale też kiedy my żyjemy. I dlatego z tego miejsca apeluję, śpiewajmy zawsze kiedy, bo to jest nasz hymn. Ale warto też poznać pozostałe zwrotki, a nawet te właśnie pominięte, ponieważ Mazurek Dąbrowskiego czy Pieśń Legionów Polskich we Włoszech to jest kawał naszej historii. I ta pieśń powstała w czasach szalenie trudnych, w czasach, o których powinniśmy wiedzieć dużo, bo one powinny być przestrogą dla nas teraz. Jak łatwo jest stracić niepodległość i jak trudno ją potem odzyskać i jak wielkim to jest marzeniem. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć. Ja Państwu polecam z całego serca tę książkę Mazurek Dąbrowskiego, wydawnictwo Bajka. Pani Małgorzata Strzałkowska jest autorką tej książki. Dla każdego, dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Bardzo zajmująca lektura. No i te nagrania i pierwszych wersji pieśni Legionów i tej pozytywki, no i polskiego hymnu narodowego. Bardzo dziękuję pani Katarzyna Szantyr-Królikowska, redaktor naczelna wydawnictwa Bajka i pan Marek Seven, kompozytor i dyrygent, byli naszymi gośćmi na zakończenie tego wieczora. Bardzo dziękuję, a ja z Państwem się żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Życzę Państwu dobrej nocy.